Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andrzej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku 18 z gry The Forest. Jest skacząca Guga. Jestem. Jest turlająca się Magda, kurczająca dzień Magda. Dobry. I dzień jest stateczny Wojtek z Dzidą. Jestem, hej. Stateczny. Moi drodzy, witamy was serdecznie w 18 odcinku i dzisiaj... Idziemy jeść? Ja się boję. Tak, ja bym też właśnie zjadł. Czekajcie, czy mam coś w ekwipunku? Trzeba iść jeść. Ja się boję, bo coś strasznie się darło na dworze. Darło. That was very a wiesz, co się darło, Magda? Kochaj mnie, kochaj i ze mną bądź. Kładam nie libę. opuszczaj mnie na krok. Dobra, czekaj, bo ja miałam sobie coś położyć tu do jedzonka. Ja też kładę właśnie, czekaj. Tak szybko się położyłem dwa. Bo to może ona była suszona. A mogła być suszona. No. A mogła być sushi, no. Sushi. Sushi jadłam. Jak ja bym zjadł teraz... Aga! No, dobra, nie sushi, jednak nie? Tym McDonaldem rozkręciłeś bardziej. Do Maca chyba pojadłeś. Ja nie byłem w Macu od... Magda, dasz wiarę? Od Maja, rozumiem? Od Maja nie byłem w Macu, czym się od wydaje, Maja. Że ktoś wsadził girę? O, mogę ja zjeść. Byłam... Nie wsadził. Ja też mogę. Wsadził? Ale jakieś trafne żarcie. Ja jedno dałam, ale jakieś trafne, bo się nie najadłam. No ja też się nie najadłam. Jak to mi zeżar mojego kotleta? Halo! Ja! Zaraz wstawię nowe. Ja się tam leję na dworze. To ja idę się napić. Czekaj, chcę wyłączyć zapalniczkę i zaraz dołożę. A to my dzisiaj czercza budujemy dalej? Ja idę na... A, ja nie mam żarcia. Ja muszę nie mam coś upolować. Picia. Jest, ja właśnie jest idę piciu? Na nie ma piciu. No chodź na dół. No nie ma piciu, no. O, a my toaletank będziemy mieć. Czy wy macie Foresta po polsku? Tak. Aha. A ty co? A co? Nie, no bo ja po formacie mam po angielsku i się zastanawiam, czemu mi to tak dziwnie tu wszystko działa. Aha. O, bo nie to jedzonko, biorę jedno. Kuźwa, gdzie jest ten? Gdzie jest ten jeziorko? Co? W opcjach, Wojtek. Boże, ja poszłam opcjach, naokoło, ja zajebista jestem. Królik! Kochaj mnie, kochaj! No a poszłam do jeziorka i nie do tego. No. Czekaj, bo ja chcę się tutaj najeść. Ja kamyczki zbieram, słuchajcie, bo chcę tą drogę ładnie zrobić tutaj. A to my nie idziemy dzisiaj do nowych jaskiń? Ostatnio budowaliśmy dzisiaj jaskinie, nie? No możemy, to Wojtek musi ładnie tam zrobić wszystko. Wojtek umie. Ale to pytanie, czy idziemy pierw na jaskinie, czy zrobiłem pierwszą część ścieżki! Na biom zimowy. Ja potrzebuję. A rybki. Mamy kufajki na zimowy? No nie mamy, ale i tak żebyśmy mieli ubranie. Kufajka na to trzeba pójść. Tak. To może na zimowy, bo ja jeszcze nigdy tam nie byłam, a w jaskini byłam i... Nie no. Za ciepło ci, baby. O kuźwa. A ty mnie rozgrzewasz. Znaczy, słuchajcie, przede wszystkim zbierzcie sobie dużo patyków, żebyśmy mieli na ognisko, bo tam trzeba w kółku ognisko robić. No mam nie? Już full patyków chyba. No mam 10, więc nie mogę. Siukam jeziorka, nie mogę znaleźć. A Gusia, ty się tam śmiejesz, czy ci już koja pulsuje? Tak strasznie się nie śmieję, bo mnie boli. Bo mnie boli. No i poszłam naokoło do jeziorka i nie trafiłam i poszłam na dół. Agunia. Zajebiście. Dobrze, ja już nie mieszczę patyka. Nie mieszczę patyka. Nie mieszczę. No to lecimy. To na czekaj na Agę, bo Aga została na dole. Na górę chodź, do nas, do kościoła. Idę. Halo, bo ja ścieżkę tu tworzę. Maciek, potworzysz jak wrócisz. Nie. W ogóle po drodze muszę poubijać sobie jakieś sarenki, jakieś inne coś na żarło. Tak, trzeba ogólnie poubijać, żebyś nie miał też skór dużo. Boże, przestraszyłam się, Wojtek, że ciebie drasnęłam. A ja mam bardzo mało zdrowia, bo Wojtek mnie pchał dzidą w domu. Tak było. Tak, pchałeś 4 razy, po 2 razy, 8 razy. Pchałeś mnie dzidą, co kłamiesz teraz? Pchałem cię dzidą. Przypominaj, nie pchałeś. No, spoko. Chodź. Ej, dwie sarenki są. Nie chcecie ich? O, burzum. Polska pogoda. Polska? Ej. Taka nadmorska. Sarenki! Sarenka won! Stój! O! Kuźwa i speeduiła, no. Magda tu już a moja podrwała. Martwa? Ej, bo ja nie trafiłam, nie. Nie, bo do nich trzeba szybko podejść i szybko jej bić, one te są zorientowane i można... Ej, czy tu są Aga, te? Aga, główka dla ciebie. O, uciekła ci ta sarenka właśnie, jak się obróciłam. Myślałam, tu masz że główkę, możesz dajesz. Targać. O, targać. Możesz targać, nie Aga lubi targać. A góry nie zmijemy się, bo dziś skoro ja pulsuję. No właśnie ty jesteś. Starny ci bije. Nie rozśmieszaj za bardzo. Nie widzę. A, tu jest. Dobra. No nie jest zabawny. Nie rozśmieszaj za bardzo. O, łódź. Oho. Kuźwa. Pomasuję ci skronkę. Tak, kuźwa, masz tu główkę, patrz. Kamyczkiem? Nie chcę główki. No nie chcesz pomasować? Nie. I ja tylko twoją mogę masować. Patrz, ale patrz, tu widzisz, jaka ten, jaka sarenka? Gdzie jest Magda? Tam jest Magda i Wojtek. To jest Madzi sarenka. Czemu jest, moja? Jest no ty mi udałaś. A, że główka. No, główka, no. Tak. Kochaj mnie, kochaj. No i poszedł się chce zamoczyć, bądź. Nie? Widziałam tak. To. A tak, lubię się moczyć, a co? Tak, a co? No tak, a co? Lubię się moczyć. A cię lubisz moczyć, a nie zamoczyć. Agunia, bo ci skoń wybuchnie. No, buchnie, no. A! Buchnie. W błocie się umazałam.
Tak. Można, wtedy można się troszkę... Pisała mi ostatnio, że do spa jedzie. Przyjechała z błotem, z powrotem. Patrz, Maciek, tutaj się macaj. O, proszę, tu. Gdzie? No tu. Gdzie? No tu, tu, tu. Widzisz, Szymasze? Co? Kolega. Co? Co? Dwa. A jest. Jezu! Co on zrobił? Jezu, jaki masakration zrobiliśmy. Trzech, jeszcze o, jeden. O, a drugi przyszedł sam. A ci pomogę umrzeć, chodź. Tak mieliśmy... szybko? Kogo ja wolno? Tak Magda dostała ode mnie. Nie, dobra, ale szybko no, nie poszło. Poczułam. Nie poczułaś? To ja mam kolejny jeszcze rękę. Jest. A nie, dobra, to jest ta. Cycolina? Salamandra. Cycolina. Salamandra, cycolina. To jest nowy gatunek. No, nie zapominajmy, że jak kościół zostanie wybudowany, to zapraszamy Tomka i zostanie naszym kapłanem, tak? Kapłanem. To myślę, Magda, że ten odcinek wyjdzie w grudniu. To jest? Wiesz? A taka wioska. Trudno. W grudniu, to będzie, słuchajcie, bonusowy odcinek. Tak. Nie liczyłam, że coś stanie. Co tu się drze ciągle mi nad duchem? To ja. Wojtek, to twoi koledzy? Nie wiem. Gdzie są? Nie wiem, właśnie coś mi się darło. Wydawało mi się, że coś tu jest. Nie, jeżeli idą z pokomorami, to Wojtka. Ja nic nie słyszałem. To nie wiem. Ja w ogóle mam... Wojtek, gdzie my idziemy? No na ten biom zimowy, tak? A to czemu prowadziłeś w drugą stronę? Bo polowałem na tego. Polowałem na... ja już nie wiem. A my jak takie zgubione... Na tak, ale ja już nie wiem, gdzie ja idę. Ja idę taka owca na rzeź. Brany. Miał być cave, a wyszedł jakiś... O. Tutaj uwaga, bo będą krokodyle. O nie! A mogę ubić? Można ubić, można. Ja mogę co najwyżej zginąć. Tylko, no powinny być tutaj gdzieś niżej. Możesz sobie nawet, Macie, zrobić torbę z krokodyla. Ja chcę buty! O, nie, buty. Nie, dobra, o, skoło, nie, to... ja się z Agą podzielę. Aga buty, a ja chcę tego. A ja główkę. I główkę. I główkę. To słuchaj, na końcach pantofelków, na samym czubeczku, wiesz, takie główki miała. Takie krokodyl. Małe takie, jak z Kinder Niespodzianki. No! O, ja ci nie. Wyrzeźbię. Ja ci wyrzeźbię. Zrobię ci Aga, ostrzegam, tego Aga, ostrzegam cię, że ci skroń wybuchnie. Ja chciałam. No już mi bucha, wieś. Ja pierkury. Maciek, kamieni chciałeś pozbierać. O, jest zabawne. Mam maksa już. Jakby wam ja buchała, też. Też byście nie byli zadowoleni. No mi nie buchała, ale cię tak się, tak, też takie, takie mnie ćmi, wiesz? Tak, mnie bucha ćmi. Ćmi no, mnie. Ćmi. Posłuchaj. Ćmi. Ała. Najlepsze jest to, że... Cierp skronia, co chciało. Najlepsze jest to, że jak Maciek do mnie mówi, to on staje i na mnie patrzy, nie? Ja pierkuro, posłuchaj. To interakcja jak w Minecrafcie, o co wam chodzi? No, tak. Patrzy się, kuźwa. Posłuchaj. Jakie tu drzewka inne są. A Gunia, skąd cię nie boli? Patrz, pokaż, patrz. Co? Ej, walnij go. Co, kogo ty masz tu? Kogo będziesz walić? Żółw! Zos... No, nie, no, stoi koło żółwia i on nie widzi żółwia, nie? Bo on jest tak... Się. On, jest, on się schował w skorpę i ta skorpa się zlała z tym, tą trawą. Co, i zlała się. Zimno będzie dobra, zaraz? Tak. Tylko właśnie czeka, musimy chodź, zobaczyć Agunia, jakieś miejsce. Idziemy, stronę, idziemy. Którym... No, boli. Pulsuje? O, pulsuje, no. Już daj, mi rękę ogląda. Zmasuje. Jeśli zimno, oj, ten ognisko zrób. Ej, oni już są myśli, że nawet Aga. Musimy znaleźć miejsce, w którym będzie trochę tych... Kogo? Dzików. A to one tak są, że są, czy one są, że... Znaczy one tak są, że są. Oho, już koledzy widzę, się łażą. Chodź. Gdzie ty masz kolegów? A oni kufajki mają? Chcę mieć pulsację. Nie, nie mają. Oni są odporni. To żeś miał pulsację zimową. Popatrz, gdzie... Ja już znaczy nie zamarzam, tylko już dyszę. No ja tak samo. Ale ja biegnę koło Agi, więc pewnie mi się udziela do Gugi. Nie, jeszcze ten ekran się nie zategował, to no. A jak zrobimy ognicho, to będzie okej, czy nie? Już mi ekran się robi, jeszcze przebiegł, nie. Przebiegł. Coś ty tu ubił i zostawił. Kulika. No i mnie co z niego zostawiłeś? Dlaczego my tak daleko, Maciek? Toż to żarło, najlepsze. Ale ja nie widzę ników. Aga, widzisz niki? No dobra, widzę, zlewają się. O, to widzę, dobra. Trzeba się tutaj rozpalić. Rozpalić. To takie wielkie. Żeby było na dłużej. No kurwa. To trzeba ciopać te drewno. Ej, sarenka się zrespiła. Widzieliście? Czy ja tym mogę? Nie mogę chyba. I tutaj, tu, goni. Stój! A, moja sarenka! Jaka ty jesteś... Uwaga, leci kłoda, kłoda on w pacynę, uwaga! Spuchytna. No wiesz, no trzeba na skórkę, trzeba na mięsko... No, szybko ci poszło. O, leci! Maciek! Jezu! Czemu ja tego nie mogę podnieść? Przeciem na Aga! Pod. Tak? Ej, ile tu jest saren się porozpiła. Jezu! Co się stało? No. Aga, masz tu mięsko, co podnieś.
O, dziękuję. Jest darmowa. Ej, jest ja bardzo dużo saren tutaj. Mogę tak, rolę, jeżeli już możesz. Mogę. Weź to jaraj. Ale czekajcie, bo nie ma nigdzie opcji podpal. No ja, dobra, sama se podjaram. Mam już, cicho tam. I wszyscy jadą, patrzcie. Już. I ja chcę mięsko moje. A czemu nie ma mojego mięsa właśnie? A, bo na tym się chyba nie da ugotować. Bo jest za dużo. A, idź pan. Nie kochaj. Zostawię obok takie do gotowania. To zróbmy, o. Nie ze mną bądź. O, pająk. Gdzie? O. Ej. Łazi. Co? Gdzie? O, królika sobie roję. Mój króliki, proszę go nie ruszać. Ja jestem full. Co to? To są jaszczurki. Może jakie śmieszne. Mój jest króliczek, proszę mi tu nie ruszać. A ja przy jestem tym full, ty? Więc nie potrzebuję. Czy się zajrzałem? Maciek, idź do wody. A tam, chodź Magda, rozwalę cię doszczętnie. Sorry, przestraszyłem się. Wiewiórka tam biega. Czarna wiewiórka biega. A Gulia, co ciebie rozpali? Rozpalę cię doszczętnie. Rozpalę twoje skroja. Będzie pulsacja, szybka reakcja. Ja mogę wiewiórkę ubić? Możesz, ale musimy ogólnie tutaj szukać ty. Zabiłam ją. Oj. No, dzięki. Nie, wiewiórkę też możesz ze skóry obrać. Kuzia, tacz ma tralala! Tralala, ty! Aga! Oho, gdzie ty jesteś? Tu, za tobą! Główkę mam wiewiórki, masz, chodź! Tak, ej, wiewiórki jeszcze nie miałam! Masz, trzymaj! O, dziękuję! Ale wiecie, co jest problem, bo ja nie wygląda. Chomik wygląda! Chomik suta! Ja nie widzę chomik tych! Chomik suta! Nie ma dzików? Kotlet. Czekaj, biorę kotleta. Nie widzę o, patrz, za bardzo. Maciek, weź tą czekaj, większą główkę. Ej, komuś to się opiekło, coś kto nie zjadł? Ja zjadłam, ja Wojtek dał dwa. Ja wrzuciłem więcej to niż ja sobie zjem. Patrzcie, główkę usmażę. Ej, znowu mi zimno, dopiero coś grzałam. Co za fajne. Magda, podejdź do promienia. Płomienia. Do promienia. Idę dzika szukać. Do promienia. Ej, to co, my mamy iść teraz na dziki, tak? Aga, no masz dwoje skronio. Po policji poszukać. I będzie między nami konio. On może tam bardziej w lewą stronę, nie wiem. Narysu pójdę, tylko się ogrzeje, bo mi zimno. Głowę sobie z klawiaturę, dzięki Maciek. Aga, masuje łeb zaraz grać. To nie jest zabawne. Maćku. Idziemy szukać kuźwa tego, kogo mamy szukać? Idziemy. Chodź, a czy Aga, my nie możemy parze. Chodzić dzika. Z pochodnią, byłoby nam cały czas ciepło? Tak, tak. Tak ludzie pisali, że tak to działa. Tak działa? A nie racja. Pamiętasz, Wojtek, jak ostatnio do pochodni się przytulaliśmy? Na jak się pochodnie? Ano w sumie. Wkłada się coś do tego. Wkłada się coś do czegoś. Plus szmatkę do Magda jak w życiu. Połącz. Ogień. Teraz patrzę, płonąca broń, szmatki mówicie. No i ja mam na siekierce, widzicie? A gdzie ma? A poczekaj, to co mam na siekierę, Aga? A ty, patrzcie, Wojtka! Co? Jest skubaniutki. Jak tu muszę ten... energię o, i można podpalić, faktycznie. Czyli co, siekierka i ścierka, tak? No, i ścierki, no. Nie, kij jakiś ta, i ściereczka. Patrzcie, ja mam na ten, ja mam na siekierce. O. Można o. sobie podpalić, widzicie? Ale mi póki jest ciepło, to ale ja na będzie, razie nie robię. Ale to będzie, o nie, ja podpaliłam, to będzie... katanie się da? Tylko, że to się znika później. Nie, ale kiedy znika, Aga? No, jak się spali. Jak fikumiku i znik w dzienniku. Kuźma macie. I po patyku. Na patyku, Magda, fikumiku na patyku. Chodź, ale jak znik, to po patyku. Idziemy szukać. To nie wiem czego, ale idziemy. Dobra, ja sobie już Aga, widzę jak Aga to się płonie. Come on baby, light my fire. Jak ma fire, ty. Odpal to. O, dobrze, już mi się jara. Ja pierku. Nie. Wiecie co, to jest straszne. Come on baby, light my fire. A gdzie jest Wojciech? Ja no, tutaj sobie ogarniam. My biegamy i szukamy dzików, chodźcie. Najlepiej się rozproszyć, szukać dzików i je ubijać, bo potrzebujemy bardzo dużo skóry. Ale będą nas nawalać? No właśnie miałam pytać, czy to atakuje w drugą stronę. Tak. Biją? Jak to? O, Magda, jakaś zdziwiona, no biją. No bo ja tam znam przynajmniej trzech dzików w swoim życiu, no i żaden mnie nie atakował. Ale na takich posiłowni dzików? Też, no. Ewentualnie jak macie trzy futra z królika. Macie. I dwie liny albo jedną, to możecie znaczy, sobie nie zrobić butę z królika. Ej, patrzcie gdzie jestem, Madzia, do góry popatrz. Widzisz mnie? No. Haj! Haj! O, muszę podpalić, bo już marznę. Nie, ale znaczy przy tym się nie marznie. Tak, więc mamy, słuchajcie, dużo szmatek i dużo kijaszków. Mamy na co najmniej 10 pochodni dla każdego, tak? Ale i tak jest duży problem, bo nie ma dzików. Właśnie, gdzie one są? Ja pamiętam, jak my żeśmy tutaj z Tomkiem przychodzili, to było kurna ich mnóstwo na każdym kroku. No, może jakie pod ochroną się nagle zrobiły i nie ma? A bo to wiesz, jak nie wiesz? Come on, Google, light my fire. Light my fire. Wojtek, a czy ty tam postawiłeś jakiego pachoła przy tych naszych ogniskach, że tam wracamy, czy coś? Nie. Będziemy się łapać chyba.
Ej, bo ja w ogóle w ten kanion wchodzę tu. Jezu. Ja tam już byłam, nie ma nic ciekawego. Ale jestem na górze, tak to... Jezu, w skał, ale to jest creepy. Nie mogę tu wejść! Tu jest niewidzialna ściana, invisible block! O, widzę sarenkę, ale nie widzę dzika. Może sarna z dzikiem się nie lubią? No i znowu mi speedoiła, ja nie umiem ich walić. Aga, podchodź, musisz podejść jak najbliżej i ciskasz ją cały czas kataną. Madzia, baby, widzę twój nick. Dałam katanę. A gdzie ty jesteś? Za tobą. Tak, znaczy jest na tych skałach, tak do góry muszę patrzeć. Widzę... Ja ty na górze jesteś. No do góry tak patrzaj. A, widzę. Ale u mnie tu jesteś pod skałą. Speedoiła. Pod? Tak, a u mnie to jestem na. Grzybów tu pełno, królików pełno. O, wale ją. Kogo walisz? I sary sarny. Sary sarny. Bij sarny, bij. O, pidojnęłam ją. Ile mi ta pochodnia będzie płonąć? Ała, długo. Zależy się dobrze, Magda. Od tego, ile brawo ranów wzięłam. Tak. Moi drodzy, to nie było lokowanie produktu. Nikt nam nie płaci. Chciałam i się... Dobra, to... Zwłaszcza chłopakom. No, ja mogę być nawet, no może nie twarzą bardziej, a bardziej, ja mogę być członem tej kampanii. Mogę być twarzą. Twarzą no tylko by zabrzmiało. No tak troszeczkę. Teraz zadała pytanie, ale może lepiej nie. Magda. Tak. Weź. No dobrze, dobra, muszę no się podpalić, bo mi znowu zimno. Ja po skałach łażę, tu żadnych dzików o, nie ma. O, wiewiórka, umrzyj. Tak biłam wiewiórkę pochodnią, że pochodnię zepsułam. No wiesz co? Jezu, jak wy wysoko jesteś. O nie! Nie o, to. O kurwość. Co? Diut tu jest. Dioty? Diut. Widzę, jak Aga się z nim tucze. Nagrywam to z daleka, z oddali. W bezpiecznej pozycji jestem. Odejdź. Mam nadzieję, że to jest tylko jeden. Wiewiórko niedobry ty. Puść mu promienną pulsację. No robię mu. Pulsuje ja go. Ja zbugowaną wiewiórkę, tłukuję, ona żyje. Dobra, chyba Krzyk. Aga, dobra, muszę no, patrz na mnie, no. Widzisz gdzie jestem, patrz, ci płonę. To, widzisz tu? O, widzę cię. O ty kurde, obserwował, nawet nie pomógł, nie? Jak się robiło ten? Czemu ja teraz nie mogę sobie tej zrobić? Aga, idę do ciebie, poczekaj, już do ciebie schodzę. Na sikierki teraz, mogę. Kurde, jak już jestem za tu... Mi zimno. Albym padła ze śmiechu, jakbyś coś uszkodził. O, dajcie sikierę, dajcie topową. No tu. O Jezu, tu jest, widzę ją. Weź. Muszę popłonąć. Daj, tak, teraz czekaj. Mi podpal. Widzę babę. O, patrz, czekaj. Nie robię więcej siekierą. Zobacz, widzisz to? Widzisz jaki myk? No, ojej, na siekierę. Widzisz? I co? I idziemy, nie wiem, no gdzie idziemy. No. A gdzie jest tak? A jest druga zimowa kraina? Nie, jest jedna i ta sama, tylko że wzdłuż idzie. Gdzie jest Madzia? A ja mam takie pytanie. Madzia jest z drugiej strony, patrz, tam widzisz? Jest. Ja idę już do was. A ja mam takie pytanie techniczne, czy można w ustawieniach gry ewentualnie ustawić, że dziki się spełniły bądź nie spełniły i są opcjonalnie wyłączone? Mm-mm. Aha. Fajnie, sympatycznie, że nie ma nie, dzików. Nie, to zależy właśnie od spawnu dzików i to jest robione automatycznie, więc... Jest sarenka, sarenki nie będę leciukał, biedna, taka piękna moja siostrzyczka jesteś, tak? Chyba ją ciukać, bo tam jest potrzebne dużo rzeczy z niej. No chodź, będziemy patrz, miała no, potrzebujemy trzy skóry jelenia aż. Patrz, i speedoiła. Sześć jelenia, jedna Aga, królika, cztery dzika i jedna... Zamarzniesz! Ja jeszcze lecę. Aha, tam mieszkamy, dobra. To ja widzę ten patyk, jak czekaj, się go pozbędę, poczekaj. No właśnie mi ten patyk nie działa później. O, i mam. A, mam dalej tylko już o 9, widzisz. Nie, ten. Magda, na siekierkę sobie zrób. No zrobiłam już na siekierkę, zrobiłam. No gdzie są te dziki, no? Paczek, czat. No, a ja siekierę chcę w papę. Mi się już spaliło. O. Ja chcę siekierę w papę. Siekiera jest wydajniejsza niż patyk, bo patyki tracisz, a siekierę masz forever, ej, nie? Ej, kto to tam chodzi? Ej, tam jest no, pan. Dzikus. Nie, no dzikus. Ale jak nam płonie siekiera, to będziemy lepsi, bo on ale będzie też płonął. Ale już mi przestało płonąć. To podpal ją. A, faktycznie pan tu chodzi. Mnie no. Proszę przywitać. No. No to chodźmy tu. Siema. Gdzie mogę nawalać? Jak leci ucieszony do mnie. No Magdy biegł. No właśnie widzę. Zanim my dojdziemy, to Magda już go... Właśnie. Tak, podpaliłem go. O. To byłoby na tyle z niego. Ej, to ja mam taką płomienną różkę teraz? A, to ja sobie przy nim postaję, to się zagrzeje. A mogę na przykład drzewo podpalić? Poczekaj. Nie, zaraz zajmie się cały las. Zaraz to spadnie na mnie. Ja bym się posikał, nie? O, leci. O, króliczka ubiją. Dokładnie. Ej, jak ten... A to ej, to patyczki. Patyczki, widzisz, o. Ty jaka Agunia lipka, no. No, lipka, no. O, ten, saren. Nie, idę saren. Do siebie. Saren! Wróć to! Ej, ale czemu nie mam tej... Moja sarenka!
No weź, że mi to daj, tak i tak. I połącz, dobra. No i weź. Ale o, dzików nie ma. I co teraz? Ale w końcu pełno syrenków. Możesz. Mam. Halo, tu jest darmowe mięcho, zapraszam. Idę, bo w sumie jestem taki trochę. Ja bardziej piciu bym chciał. Ale w chyba. Sensie tam masz takie darmowe nieu. Ja muszę wsadzić. Jeszcze. Ja o, sobie wsadziłam. Też muszę. Może gdzie, gdzie, co? Gdzie? Where? O, tu masz, leży ci mięcho. Idź se weź. O, thank you, Mazia. Nie da się napić z tego jeziorka? Powinno się dać. Tam dalej no, jest szalony chyba, że ta woda jest może lodowata i dlatego się nie da. Zgasiłem sobie pochodnie, Boże, czubku ty. No chodź do ogniska, tam pochodnia ci potrzebna. Ja lubię, jak płynie podwójnie. O, możemy jeść. Ja wziąłem na zapas to mięcho. Czekajcie, to sobie wezmę jeszcze pićko, wezmę sobie Pepsi. Ja sobie jeszcze zostawiam. A właśnie Pepsi, czy możemy być twarzą waszej kampanii, ja, Magda, Wojtek i Guga, halo? Właśnie, my tak bardzo lubimy Pepsi. Ale halo, ja wolę kole. Ja widzę spot reklamowy, nie ja tyle, nie, że ja wannie. Ja Pepsi zawsze. Ja już widzę spot, nie? Ja leżę w wannie, Magda mnie polewa, ja tak wiecie, głową w prawo i w lewo. A Wojtek sączy Agę tam, nie? I to jest super. Co? Co? To jest spot reklamowy, no weź, że się wczuj w tym. Aga, weź ale gra aktorska, ja wolę kole i co w związku z tym? To na chwilę się przekonasz, bo cię pieniądze przekonają, tak? No, no. Bierz Pepsi. Wiesz co? Magda, aż spojrzała w górę, juhu! Nie, bo mnie zastanowiło, czy to będzie padał śnieg, bo normalnie to pada, wiecie, ej, tam główka stoi. Czemu Wojtek nurkuje? Ej, główka sarny stoi. Wojtek szuka wody ja nie nurkuję, tylko muszę się wody napić, a nie mogę się nigdzie napić tutaj. To dam ci Pepsi, chodź tu. Dobra, już jestem. Ja tam też mam dużo, zaraz. Ale ja się nie dzielę. Dlaczego? Bo to moja. Ja ostatnio zostawiłam w domu te puszeczki. O, haj. Nie, ja sobie zostawiam na jakąś sytuację kryzysową. Czekam na ten dzień, kiedy będę u ciebie i usmażysz mi coś na patelni urodzinowej. Dobrze. No akurat będą sadzone, bo to była patelnia do jajek sadzonych. Macie, konar. Ewentualnie małe pancakesy. O, dobrze. Chcecie ten? Chcecie konara? Nie, daj Wojtkowi, Macie. Żeby płynął. Po jednego like dla każdego, nie bardzo. A my to tak co, do jutra siedzimy? No właśnie, nie wiem, co to... Postaw to szałasa do spania. Do jutra siedzimy. Będziesz hit. O, no, króliki zaczęły się ja marznę, poczekaj, bo ja marznę. Ten taki jednorazowy, czy taki większego użycia? Czy ja płonę? Chodźcie, patrzymy ten taki lepszy. Patrz tu, Aga, patrz tu! Poczekaj, co? Znowu? No nie wierzę. Ej, nie czaję, jestem w jeziorku i nie mogę się napić. No to sucha woda jest. Ja byłem na kopce. Tu gdzie ja stoję. Jak się patrzysz, to możesz się napić. Co to jest, Aga? To nie jest ten szałas. No ten lepszy szałas. A po co ci lepszy? Weź się z kamienia liści błota. No patrz, jak jest lepszy ten. No mogę się napić, Maszo. Piję. Pładaj, Maćku. A wiesz co, ja wlezę umyć się z tego. Pładaj, Maćku. Pładaj, Maćku. Pładaj tam. Będziemy tam spać, nam przynajmniej się nie zawali. Wiesz co, Aga, nie musisz zdradzać, tak żebym włożył. Spoko, luz. O, tu w tym miejscu, gdzie stoję, może. Uwaga, zwalam konara. A nie na nas! Dobra, to się... Dobra. Ja tu Wojtka pić uczę. No to normalnie jak na szkolnym biwaku tutaj jesteśmy. No kiedy to padnie? Tam też się uczyło ciekawych leci. Rzeczy. Ała! Jezu, chciałem podpalić, a zjadłem mięso. Jezu, co to poleciało? No konar. O. A ostatni konar w tym sezonie. I możemy spać! Aga, jaka ta... Widzisz? Tak, ja byłem marzny. A ja się muszę chodzi. Właśnie zobaczyć, jak ja się zapisałam ten, jak ja się czuję. Ja muszę się dobrze podjarać. Czuję. Zdrowie, gdzie ty masz niby to picie tu? Patrz, już ci pokażę. Odsuń się. Tu, w tym miejscu stoi i patrzcie pod nogi. Nie mam nic. To stań tu. Mam, tu. O. Nie mam. A jo, o, no? Widzisz, piję. Mam, nie mam. Nieważne jak stoję, nie mam. No to podensuj trochę nad tym brzegiem, no. O tutaj, o tak. Ej, czemu Maciek płonie znowu? Ale Wojtek, jak staniesz i się nie ruszasz dalej, nie masz? No nie mam właśnie. A czekaj, a stań tu, czekaj, tu, o tu też no, ale patrz. Ja tu chodzę, nie mam. No właśnie to jakiś no. Problem u ciebie jest, bo no. Czekajcie. Opa. Ja się podjarałem. No tu mogę dopiero. Ej, no Wojtek, Wojtek, jarasz się. No dobrze, wiem, no. O tu, no. No dobrze, no dobrze, wiem. A bez sensu, że śnieg piję. No nie wodę. A ty nigdy śniegu nie jadłeś? Jemy śnieg spać? Pewnie się stopił. A możemy już? Czekajcie, zapiszmy się najpierw. Ja się zapisałam ja zapiszę. Właśnie. Zapisuję. Dobra, i Z, wcicham. Ja jestem zimno. Ja sobie przyszli co wy żeście wybudowali? Ekskluzywny, Wojtku. Ekskluzywny, no.
Jesteśmy na feriach zimowych i ekskluzji, żeby było nam cieplej. Tak. O, idzionek. No i znowu jestem głodna. Mamy tu jedzenie tu jeszcze w tym? O, jakieś z gliszcza jem. I się nie dałem. To ja też zjem. Super. Ja też. Ale to nic nie daje. Ja nie złapałam. Jak dało mi Agunia. A mi nic nie dało. Ja sobie królika zaraz usmażę. No, trzeba sobie. Czekajcie, też coś włożę. Bo mam tu ja też świeże wkładam. Królik jest mój. Ja sam idę się napić? Gdzie? Ja chcę zobaczyć. No, pytam się, gdzie są dziki. O, ja sobie powiedziałeś, że dziki, ja myślałam, Madzia, że się podekscytowała już. Ej, idź pan, ekscytacja urosła na maksa. Dobra, ja też idę jeść. To ja taka, co to? Słyszałam. Ej, dobra, słuchajcie, idziemy dalej w takim razie, bo czekaj, zjedzmy śniadanie, halo. Bo tu jest coś nie tak z tym spawnem. Mój ciulich. O, i ja się jeszcze napiję przed wyjściem. Ja też. O, dobra, jeszcze się nagrzejmy. Nagrzejmy się, napijmy się. Dobra, też jeszcze skraftuję tego. Czemu ja teraz pić nie mogę? Maciek, suń się, może nie można pić, jak ty pijesz. Podpaliła się, baby. Magda mnie zobaczyła, od razu jej zapłonął konar, słuchajcie. Brawera jak nic. No, ale już mi picie się przed chwilą pojawiło. Dobra, ja odpalam sobie pochodnie, słuchajcie, bo ja zaraz zamarznę pewnie, zając mnie, więc o. Dobra, to sobie zrobię, jest moja siekierka. Nie, tu siekierka. Tu. No do Wojtka chyba gdzieś, nie? Tam jest, znaczy, chodź. Ja wracam, bo ja sobie muszę jedzenie usmażyć. Aha, no to sam mówiłeś, że mamy się rozproszyć, to ja się idę proszyć i szukać dzików. Idę się proszyć! Ale nie, bo idziemy dalej, ale to idźcie w tamtą stronę cały czas, tak jak idziecie. Ej, ale ta siekiera szybko się kończy, słuchajcie. Bo zależy, ile szmatek wsadziłeś, jak wsadziłeś jedną, to ci się szybko skończy. A to mogę milion szmatek? Tak! A to ja też nie wiedziałam. To jest jeszcze jedną tylko pchałam. Oddałem milion, o mój Boże, połącz. I to dłużej będzie się jarało. Mi też się już roztegowała. Dobra, czekaj, teraz dam dłużej. Ej, a jakbyśmy weszli tam na górę? To mówisz, że na górze dziki żyją? No nie wiem, może są tymi kozicami górskimi. Ja tam nie wiem, jakie zwierzątka żyją w górach tam. No może kozice, faktycznie. Kozica górska wraz ze swoim partnerem żyją w stadach. Czytał Maciej Sarnecki. Muszę podjarać. Zimno. Ej, ale ja teraz milion tych szmatków wsadziłam i też przestały się jeść. No mi tak samo, Aga. Nie, daj brę kija. Jak to? Tak. Nie, no. Mi się jara. O. Boże, co się stało? Jak mi się koleś nagle zrespił przy mnie. On się dziwnie respił. Czemu nie mogę tego? Ja właśnie też nie mogę już na kiju. Ja też nie mogę. O co chodzi? Co zepsuliście? Ale dajesz stało? Matki, nie działa, Magda. Płonąca broń, patrz, że nie można. Na dole. Dobra, to spróbuję trudno też na to na siekierę. Ale na siekierę dałem jedną, no już, no trudno. No ja też. Ale to strasznie szybko znika. Jak będzie mi mocno zimno, to dopiero sobie zrobię. W sensie podpalę, żeby się zagrzać. Ja tu lipa. Nie będę jała tego cały czas, bo szkoda. No dobra. Aga, gdzieś się polazła? Jestem kozicą, poszłam sobie na górkę. Dobra, to ja idę. Jestem kozicą. No nie wiem, może tu będą te dziki. Aga, tak barankujesz fajnie? Jak ja tu spadnę i się zabiję, to go sam. Pomaca? Kic. Pomaca? No nie wiem. Czekajcie, ja wyjdę na chwilę z tego śniegu i się ogrzeję bez śniegu. A ja spróbuję tutaj się. Nie, może nie będę spróbować. Ej, wystarczy, że jak się ze śniegu zejdzie, to się od razu jest ciepło. To się od razu jest ciepło. Tak, od razu się jest ciepło. A wy sobie nie używacie skorup z żółwia do tego, bo ogarniacie się po śniegu. Ale jak, w sensie, że co? No jak chcesz zejść w dół, no to idziesz w dół, ale używasz skorup z żółwia, żeby sobie zjechać. W sensie katurlać się. No ja lubię katurl. A ja niekoniecznie. Ej, tu nie ma dzików. No właśnie to jest dziwne, przecież one powinny tu być. Ja nie mam w ogóle energii. To już siedzieliśmy na ławce, halo. No i widzisz, i w szkole podpadało, Madzia, no i poszło, no. Widzę dzika! Widzisz? O. Tak, ja widzę dwa z Magdą. Chodźcie tu! Dobra. Ja już biorę maczetę i idę bić. Chodź tu! Adaś! Genia! Pozdrawiam mojego Adasia. No chodź tu. Genia do mnie. Przepraszam, ktoś mówił, że to będzie atakowało, to tylko kliknęło i zdechło. Aha, tak, ja już też mam. Nie tak, czekajcie, że nie mam. Idź stąd. Szybko bije, ale ogólnie rzecz biorąc też atakują. Leży. O, mięsko. Leży i nie wierzy, że leży. Odkryte nowe zwierzę, nie wiem jakie. Halo, tu mam darmową chabaninkę, jakby ktoś chciał. Halo. Dobra, Aga, chcesz głowę dzika? Rozpalmy sobie tu na górze ognisko, zobaczyć, jak one się tu respią, co? I zakończmy dzisiejszy odcinek. Tak. O, wiewiórka z królikiem. Trzeba, bo... To jest świetny plan. Muszę zobaczyć, wiem, jak Magda, wygląda ta wydarza, główka. Ale... Ej, tu jest część samolotu.
Jak to? A no tak, przecież ona była, druga część samolotu była w tym. A jaka tam wylezę? A my jej nie odkryjemy, my musimy tam iść. No Magda bokiem, tu. Ja już tu. Ja tu rozpalę ognisko. Excuse me, jak to tam... To ty tam rozpal. Madzia, idzie ze mną? Idę, poczekaj, bo ja sobie muszę wziąć to no i podjarać, bo mi zimno mocno. No mi też. Już nawet wiesz, jak mi rękę dygoce. No. Już jak chwilę jaram. Idę za tobą. To gdzie ja w ogóle poszłam? Myślę, że tędy trzeba wejść, wiesz? Tak, tak. O, tak. Mhm. Mamy to. Zmachałam się. Ja troszkę też, ale żyję jeszcze. A gdzie wy idziecie nawet teraz? Nawet nam widzowie pisali, że mamy to po drugą część samolotu iść. Agunia, no do góry chodź. No idę, tylko musiałam naokoło. Mamy ten wrak faktycznie. O, wow. Bo wow. Coś tu było? Ja się zmachałam straszliwie. Mam nowe ciuszki. I się przebieramy? No, się właśnie przebrałem. O, ja się muszę zagrzać najpierw. Ja też. To mogę zdjąć. O, lepiej was. To wziąć. O. Chodź, Agunia, chodź. A tu coś jest w tym samolocie? O, wow. Są race. Co to było? O, i trupy mamy. To mnie... O, i pistolet Magda na race. Ej, kuźwa, wyszłam w race chyba. Ale tu jest część tego, patrz, ja cyk. Ja się przebrałam. Magazyn, Madzia, tu jest. Czekaj, no włażę, rzech, o. Ale Aga, gdzie jesteś? Jestem tu. Dobrze. Wow. Dobra. No to dobra. Co, kończymy, proszę państwa? Kończymy. To żegnaj się ładnie. Ja? Ja nie umiem, ty się zawsze żegnasz. Ja się grzeję. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek podobał. Była Madzia, Wojtek i Agunia. Byliśmy. Również byłem ja. Słyszymy się, moi drodzy, oczywiście w kolejną środę, standardowo o godzinie 15 na dwóch kanałach. Tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego. Buziaczki, pa, pa. Pa.